Cześć, z tej strony Kacper Wośkowiak, Rowery.org. Witam wszystkich bardzo serdecznie i zapraszam do podsumowania wyścigu Kryterium du Dauphiné. O francuskiej etapówce porozmawiam teraz z moim redakcyjnym kolegą Pawłem Gadzałą, którego doskonale znacie z poprzednich podcastów. Cześć Paweł. Cześć, witam ponownie. Cześć Paweł. Za nami Kryterium Dauphiné, jeden z najważniejszych sprawdzianów przed Tour de France. No w tym roku można troszeczkę to powiedzieć, że nie do końca, bo Słoweńcy, Tadej Pogacar i Primož Roglič wybrali troszeczkę inną ścieżkę przygotowań. Natomiast przede wszystkim to bardzo ciekawy sprawdzian dla drużyny Ineos. Co sądzisz o nim występie? Richie Porte na pierwszym miejscu, Geraint Thomas na trzecim, bardzo widoczny po raz pierwszy w tym sezonie tak naprawdę gdzieś w czołówce Theo Gegenhardt. Co sądzisz o występie Ineos? Jak będzie budowana tutaj hierarchia na Tour de France w tym zespole przede wszystkim? Kwestia składu ekipy Ineos, myślę, że jak w ostatnich latach będzie kluczowym tematem przed Tour de France, tym bardziej właśnie po takim występie na Kryterium du Dauphiné, które pojechali, myślę, bardzo dobrze, bardzo sprawnie, w bardzo zorganizowany sposób. Troszeczkę nazwijmy to w kontrze do tego, co jeszcze w tamtym roku mówił ich szef, czy nawet o czym mówił ostatnio w rozmowie ze mną Michał Kwiatkowski. Wtedy po wygranej Gegenharta w Giro była taka narracja, że no, próbowaliśmy jeździć jako pociąg, dyktowaliśmy tempo, ale zobaczcie, mamy młodego chłopaka, który wygrał, pojechał sam i w ogóle zaatakował, jak to teraz fajnie, jak to będziemy jeździć. No, ta narracja się tak nie utrzymała długo, bo przyjechali na Giro z Bernalem i wrzucili Castroviejo i Gannę na czoło i powiedzieli jedziemy. Oczywiście Bernal atakował i oczywiście wygrał w bardzo ładnym stylu, aczkolwiek myślę, że tutaj ta taktyka pociągu zespołu Sky, pociągu zespołu Ineos, który prowadzi peleton na górskich etapach, będzie utrzymana. Z tego prostego względu, że gwarantuje to w zasadzie, że no, do momentu, w którym Ineos chce kontrolować, będzie kontrolował i że nic się nie wydarzy. Tu no, będziemy mieli do czynienia z sytuacją, w której ekipa wystawia w składzie na Tour de France, wystawia zwycięzcę Giro d'Italia, Theo Gegenharta, zwycięzcę z tamtego roku, wystawi zwycięzcę Giro d'Italia Richarda Carapaza, wystawi Richiego Porta i wystawi Geraint'a Thomasa i to Thomas ma być nominalnym liderem. Zresztą powiedział to, potwierdzili to wszyscy po Delfinacie, to znaczy Thomas przyjechał na Kryterium du Dauphiné z zamiarem pomocy Richiemu Portowi, zadanie wykonał, a Port wie, że w lipcu czy w czerwcu, na przełomie czerwca i lipca będzie pracował na Thomasa na trasie Wielkiej Pętli, więc no, to jest skład, w którym no, tak naprawdę jedzie czterech, pięciu zawodników, którzy mogą myśleć o wygraniu tego wyścigu i o ile mam olbrzymi szacunek dla Geraint'a Thomasa za to, że rok w rok buduje taką formę, nie mogę się oprzeć wrażeniu, że może dojść do takiej sytuacji, że to Richie Porte będzie na przykład obok Richarda Carapaza najmocniejszym zawodnikiem ekipy Ineos. A nie sądzisz troszeczkę, że ten proponowany skład drużyny Ineos nie jest troszeczkę szklany? Bo jednak i Thomas, i Porte, i Hart potrafią się w jakimś nieoczywistym miejscu wywrócić. Nie sądzisz, że to może, że będzie jednak trzeba dużą uwagę przykuć szczególnie na tych początkowych etapach, żeby ci zawodnicy bezpiecznie dotarli do najważniejszych punktów wyścigu? Myślę, że to nie jest dobry argument z tego prostego względu, że każdemu się może przydarzyć kraksa. Więc tutaj jakby to, kto się kiedy wywalał, jakby nie jest może tutaj miarodajne. Oni zresztą mają od tego Kwiatkowskiego i Luka Rowe'a, żeby przejechać ten początek wyścigu bez uszczerbku, co zresztą udawało im się w przeszłości. Kwiatkowski i Rowe to są bardzo doświadczeni nawigatorzy, oni potrafią się bardzo dobrze zająć liderem w każdej w zasadzie sytuacji i tutaj no, myślę, że Thomas, Carapaz i Gegenhardt będą podróżowali no, niemalże w takiej karocy na metę każdego etapu. Tu na pewno po Dauphiné na pewno warto wyróżnić Porta i o ile na pewno dużo się o nim mówiło, o tym jak
wreszcie dorwał ten wyścig, który tak chciał wygrać. Ja chciałbym zwrócić uwagę na jedną bardzo ważną rzecz, to znaczy nie wiem, czy na ile jest to wiedza powszechna, natomiast Richie Porte nie radzi sobie, nigdy sobie nie radził ze stresem. W sensie obciążenia natury, oczekiwań od niego, że to on wygra duży wyścig, nigdy nie pomagały mu w radzeniu sobie z tym wyścigiem. I to mówili jego koledzy, ja to słyszałem od jego kolegów, od dyrektorów sportowych. No, to nie jest kolarz, który sobie z tym na przestrzeni lat radził. I świetnie sprawdzał się jako pomocnik, oczywiście w zespole Sky. Kiedy pojeździł na siebie w BMC, udało mu się walczyć w piąte miejsce, ale potem był i w tamtym roku był przecież trzeci w turze, co jakby ukoronowało jego karierę. No wtedy jeździł w treku, ale to był powiedzmy taki akcent na zamknięcie. Natomiast Porte sobie nigdy nie radził z tą presją i jak sobie popatrzysz na wyniki jego w tym roku, on ma świetne wyniki. On w zasadzie we wszystkich trzech dużych etapówkach, w których startował, to znaczy no, wycofał się z Paryż-Nicea po pierwszym etapie, więc to się nie liczy, ale startował w Katalonii, w Romandii, w Delfinacie i w każdym z nich był na podium. Dwa drugie miejsca i wygrana w Delfinacie. I zauważ, że w każdym z tych wyścigów to nie on był w zasadzie liderem. Zawsze był ten skład napakowany innymi zawodnikami, którzy przykuwają uwagę, do których są jakieś oczekiwania, wymagania. A Porte jechał sobie spokojnie i bez tego zainteresowania i mediów i wszystkich. No i takie wyniki, więc myślę, że we Francji też będzie, zobaczymy no, Richiego Porta, który jeszcze nie powiedział na pewno ostatniego słowa, ma 36 lat, niby ma pomagać, ale myślę, że to jest, możemy zobaczyć naprawdę dobry Tour de France Australijczyka. A czy nie sądzisz czasem, że Ineos powinno troszeczkę zmienić, no, teraz za późno, ale w budowaniu składu nie powinni może pomyśleć zamiast takiego jednego lidera wstawić jakiegoś pomocnika typu Dylan Van Barle czy Andrej Amador, których w tym momencie na liście tej prowizorycznej zespołu nie widzimy, bo wiemy, że Laurens De Plus się przetrenował w pierwszej części sezonu, on na pewno nie będzie na Tour de France, a był na prowizorycznej liście i to miejsce uzupełniają, już mówiłeś o Rowie, o Kwiatkowskim, uzupełniają Castro Viejo i Rohan Dennis. Nie sądzisz, że zamiast jednego z tych czterech liderów powinni postawić takiego pomocnika, który przez całą karierę w zasadzie był pomocnikiem, na przykład typu Dylan Van Barle czy właśnie Andrej Amador? Nie, wiesz co, myślę, że tutaj Ineos wystaje na ponad wszystkie inne zespoły, które analizowaliśmy. I różnic jest dużo, ale kluczową moim zdaniem różnicą jest to, że to jest zespół, który ma olbrzymi budżet i troszeczkę inną chyba strukturę niż inne zespoły. Kiedy mówimy, że ekipa jedzie na przykład na dwóch liderów, jedzie taki Movistar, to tych dwóch czy trzech liderów autentycznie myśli o tym, no, że może ugraliby wysokie miejsce, piąte, trzecie, może byś wygrali etap. Więc każdy z nich ma tam jakieś ambicje. W przypadku Ineosu cały ten skład, wszyscy ci zawodnicy, którzy jadą, przede wszystkim Brailsford, wkładając ich do jednego składu, osiąga kilka rzeczy. Raz, jeżeli jednemu nie wyjdzie, jeden się pośliźnie, jeden nie trafi z formą, jest dwóch następnych, którzy są w stanie walczyć o czołówkę. Wszyscy ci trzej czy czterej operują przy tym samym założeniu, to znaczy jesteśmy wszyscy dobrzy, na trasie zobaczymy, kto będzie najlepszy. Czy jest to po prostu jakieś ich wewnętrzne dogadanie, czy jest to po prostu żelazna ręka dyrektora sportowego? Nie wiem. Natomiast oni któryś raz jadą z kilkoma świetnie przygotowanymi zawodnikami, i w finale nie ma problemu, kto pojedzie. Thomas był mocniejszy, jechał, Froome przyjechał trzeci. Jechał Froome był najmocniejszy, jechali na Froome'a. I to nie był nigdy problem. Myślę, że tutaj bardzo takim spajającym czynnikiem są pieniądze. To oznacza, że ci wszyscy zawodnicy mogliby w innych ekipach jeździć jako liderzy. Mogliby być liderami Richie Porte, Richard Carapaz, Theo Gegenhardt, mogliby być liderami ekip na Tour de France i dostawać za to dobre pieniądze. Tutaj oni nie tylko dostają swoje szanse rozpisane na cały rok, ale dostają jeszcze duże pieniądze i oczekiwane od nich jest, że jeżeli ekipa postanowi, jedziemy na Carapaza, to wszyscy jadą na Carapaza i nie ma szansy na to, że ktoś się wychyli, albo może ja po etap, albo może ja po trzecie miejsce.
i więc myślę, że tutaj nie będzie takiego problemu i będziemy po prostu widzieli dwóch zwycięzców Giro d'Italia jadących na czele pelotonu, żeby Tour de France wygrał jeszcze raz taki Geraint Thomas. Rozumiem, rozumiem. Natomiast mówiłeś już troszeczkę o Movistarze. Co sądzisz o ich składzie? Biorą Miguel Angela Lopeza, biorą Enrica Massa, biorą Alejandro Valverde, ale żaden z tych zawodników nie jest jakimś mistrzem czasówki. Na przykład taki Enric Mas zaliczył ostatnio bardzo duży regres. I czy oni będą w stanie coś w tym wyścigu w Tour de France wywalczyć dla siebie? Czy raczej będą, nie wiem, skupiać się na przykład na pojedynczych etapach, na przykład w przypadku Lopeza, tych nielicznych górskich etapach? To jest, myślę, bardzo ciekawe pytanie i na pewno będziemy o tym rozmawiali przed Tourem, bo Miguel Angel Lopez właśnie wybiera się na Tour, tak, i jako, zakładamy, jako lider. Jego umiejętności wspinania się w momencie, kiedy jest w najlepszej formie, no nie mogą być, nie będziemy tutaj kwestionowali. Natomiast układ trasy Tour de France no nie jest powiedzmy najbardziej sprzyjający. Więc teraz myślę, że bardzo chciałbym wiedzieć, co planują szefowie ekipy Movistar, żeby ich lider, czy będzie to Mas, myślę, że będzie to Lopez, natomiast myślę, że Mas i Valverde, Mas będzie również w czołówce i nie wiem, gdyby Lopezowi się nie wiodło, to byłby liderem zapasowym, natomiast myślę, że Lopez jest w tej chwili w lepszej formie. Valverde myślę, że będzie, znowu zobaczymy go wysoko, natomiast myślę, że to już jest w tej chwili bardziej pomoc niż cokolwiek innego, aczkolwiek jeżeli wygra jeden z etapów, no to na pewno nie będziemy zdziwieni. Więc na pewno dla mnie to jest troszeczkę zagadka, co myślą dyrektorzy sportowi w kontekście Lopeza, szczególnie, że nawet chyba rozmawialiśmy o tym, że cóż z tego, że jest etap na Mont Ventoux, skoro ze szczytu trzeba zjechać 20 km do mety, więc w zależności od układu sytuacji na trasie, no nie musi to sprzyjać Lopezowi, który ma, gdzie musiał pokonać dwie czasówki, a tych górskich końcówek, na których on będzie mógł wypracowywać jakieś przewagi, no nie będzie tak dużo. Tym bardziej, że no, grupę faworytów jednak myślę żelaznym chwytem będą trzymali kolarze i na osu, więc no, to jest trudny orzech do zgryzienia i no, ja jestem na przykład bardzo ciekawy, jakby trudno jest mi tutaj coś przewidzieć. Jestem bardzo ciekawy, co tutaj wymyślą. A ja na koniec zapytam cię o tym, co sądzisz o wolnych strzelcach, że takich nazwę, zawodnikach takich jak Wilco Kelderman czy Dawid Godu. Obydwaj zawodnicy mają dosyć przyzwoite sezony, szczególnie Dawid Godu, który jest jedną z rewelacji tak naprawdę, ma bardzo dobre wyniki, cały czas gdzieś jest wysoko, tym bardziej, że przed kryterium Dauphiné miał ponoć bardzo ciężką kraksę na treningu, mimo tego w ogóle nie było to widać w trakcie wyścigu. I co sądzisz o ich szansach? Dla Kelderemana jest dużo czasówek płaskich, on takie czasówki bardzo dobrze jeździ, natomiast Godu no, będzie musiał poszukać swoich szans w troszkę trudniejszym terenie. Co sądzisz o tak zwanych, przeze mnie tak wymyślonych, wolnych strzelcach? Oczywiście mówię to nie w kontekście raczej walki o zwycięstwo, ale w kontekście takiego miejsca w top 5. Myślę, że to jak najbardziej byłby dla tych zawodników bardzo, bardzo duży sukces. Powiem tak, w przypadku Keldermana myślę, że realistyczne jest myślenie o walce o miejsce o top 5. Czasówki mu, tak jak powiedziałeś, sprzyjają. To jest trzeci kolarz ubiegłorocznego Giro. W tym roku jego przygotowania troszkę zaburzyło to, że no mieli kolarze bory, kraksę na treningu, czy wjechał w nich samochód. Natomiast Kelderman tym wysokim miejscem, chyba był czwarty w Dauphiné, pokazał, że no, prezentuje poziom, na którym może walczyć. Więc tutaj tak, myślę, że to jest człowiek, którego zobaczymy w walce o miejsce w pierwszej piątce. Nie wiem, czy akurat w pierwszej piątce, tak by trudno mi w tej chwili to określić, gdzie mogą leżeć jego ambicje, ale no, jeżeli zajmie czwarte czy piąte miejsce, nie będzie to dla mnie specjalnym zaskoczeniem. W przypadku Dawida Godu to jest troszeczkę inny problem, bo no, ma tylko 24 lata i tak, skończył Vuelte w tamtym roku bodajże na 8 miejscu, natomiast był nawet w turze też był wysoko, był 13 chyba w 2019 roku, ale nie jestem przekonany, czy zespół pojedzie na niego jako lidera klasyfikacji generalnej, czy na przykład nie skupią się na walce o etapy. Tym bardziej, że w perspektywie Godu może mieć Igrzyska Olimpijskie,
A biorąc pod uwagę, że w kadrze olimpijskiej Francji nie będzie Bardetta, nie będzie Pinot najprawdopodobniej i nie będzie Alaphilippa, no to tak naprawdę ciężar za wynik wyścigu ze startu wspólnego spoczywa właśnie na nim i pewnie na Gianni Martinie. Więc Godu świetnie pokazał się w Liège-Bastogne-Liège, świetnie jeździ po górach, więc no dlaczego nie? Jeżeli byłby w stanie przygotować formę na Tokio, no to myślę, że bardziej realistycznym założeniem byłoby przygotowanie się na wygranie etapu czy ucieczki na Tour de France i spróbowanie na igrzyskach, niż myślenie o realistycznie, no nie wiem, 8., 10. miejscu w Tour de France. No ale zobaczymy, jeszcze nie widziałem żadnych sygnałów z obozu Groupamy na ten temat. No tutaj oczywiście warto dodać, że Groupama będzie bardzo mocno ustawiona pod Arnaud Demara, który zabiera cały pociąg ze sobą, także to będzie tam tych 5 zawodników nastawionych na pomoc dla Demara, który lubi finiszować z rozprowadzania takiego porządnego, długiego. No dokładnie. I też myślę, że będzie na pewno Francuz chciał tą zieloną koszulkę wywalczyć. No, wydaje się, że trasa, szczególnie jeśli chodzi o zieloną koszulkę, ta trasa jest ustawiona bardzo pod niego, właśnie pod takich klasycznych sprinterów. Natomiast też w przypadku Bory, kolejna też sprawa to, że no, Peter Sagan też na pewno będzie chciał powalczyć. Nie wiadomo, jak będzie u niego z formą. No ale no, czemu ma nie walczyć? Też warto dodać, że Bora, właśnie to dzisiaj wyszła ta informacja, czy tam wczoraj wieczorem, że Bora zabiera na wyścig Emanuela Buchmana w roli takiego właśnie wolnego zawodnika bez jakichś większych ambicji na generalkę. I poza składem w tym momencie jest Pascal Ackermann, czyli troszeczkę się tam robi luzu i być może właśnie Kelderman na tym skorzysta. Tak, no Kelderman na pewno skorzysta na tym, że będzie miał takiego zawodnika jak Buchmann. Buchmann w 2019 roku nawiązywał walkę z czym potrafił jechać i z Tomasem i z Bernalem, więc tutaj jeżeli się zdoła zregenerować i przygotować przyzwoitą formę, no to to na pewno Kelermanowi pomoże. Skoro rozmawiamy o Delfinacie i rozmawiamy w kontekście Touru, może ja tutaj na koniec jeszcze poproszę Cię, żebyś wyróżnił jednego zawodnika, który Ci wpadł w oko podczas Delfinatu. Bez jakichś tam afiliacji na klasyfikację generalną czy na etapy. Natomiast ja chciałem zwrócić uwagę na coś, co może umykać, natomiast... Poczekaj. Tak. Jeszcze ci przerwę troszeczkę, bo jeszcze chciałem pociągnąć ten temat chwileczkę Kelermana i Godu, bo okay. Miałem takie postawy teraz, takie tezy, że obydwaj zawodnicy dużo zyskali na pewnych takich wydarzeniach w tym sezonie. Godu troszeczkę zyskał na tym, że Thibaut Pinot ma kontuzję i właściwie no nie ściga się w tym sezonie, jakoś nie jest tutaj na pierwszym planie i to Godu za niego przejął taką rolę, bardzo, bardzo fajnie w nią wszedł. Widać, że potrafi taką odpowiedzialność unieść na swoich barkach. To na pewno też podbudowało go troszeczkę tak mentalnie, tak mi się wydaje. Natomiast Kelderman wydaje mi się też dużo, taką troszkę pewność siebie bardziej zyskał po tym, jak odszedł z Sanwebu, teraz DSM-u, do Bory. W nowym środowisku wydaje się być takim zawodnikiem no, bardziej pewnym siebie, pewnych swoich umiejętności. Co też wyszło podczas Giro d'Italia w zeszłym roku, gdzie zespół nie za bardzo w niego wierzył na pewnym etapie wyścigu. Tak, z Keldermanem zgadzam się o tyle, że w tamtym roku tam nie, jakby on miał widocznie pretensje do dyrektorów sportowych chyba o to, no chciał, żeby Hindley jemu pomagała, a dyrektorzy zdecydowali, że Hindley pojedzie z Gegenhardtem, więc tak, no wiesz, zobaczymy jak to wyjdzie, tak jak mówiłeś, jest tutaj balans właśnie do utrzymania, ilu ludzi bierzemy i jak jedziemy na sprintera, a jak to równoważymy z pracą na miejsce w generalce. W przypadku Godu tak naprawdę tak, masz rację, może przez to, że Pinot ma kontuzję i jest niedysponowany, on jest może bardziej widoczny, natomiast tak jak popatrzysz na jego program startów, to on nie przejął może aż tak bardzo roli Pinot, bo no, jedynym takim wyścigiem byłby Paryż-Nicea, no, ale on z tego Paryż-Nicea nie ukończył, też nie jechał jakoś wybitnie na jego trasie. Natomiast Kraj Basków to jest trasa, która jednak odpowiadałaby takiemu Godu chyba nie, mimo wszystko bardziej niż Pinot. No i ardeńskie klasyki, w których znalazł sobie taki teren dla siebie, wyszedł na lidera zespołu, no i w Liège-Bastogne-Liège pojechał bardzo ładnie. Ja to już chyba opowiadałem Ci, staliśmy wszyscy w strefie prasy na mecie Liège-Bastogne-Liège
po dekoracji. Godur w ogóle wygląda zupełnie inaczej w ubraniu cywilnym niż wygląda na rowerze. On zakłada okulary, nagle ma dużo włosy i te takie troszeczkę kędzierzawe, więc on wygląda zupełnie inaczej na rowerze niż wygląda po cywilnemu. I właśnie kiedy skończyły się dekoracje, my jeszcze tam czekamy chyba na jakieś wywiady, a staliśmy dosłownie tuż za, ta strefa prasy była tuż za autobusem Grupamy, gdzie Mark Madio paradował cały czas, nie wiedzieć czemu, nie wiem, czy nie chciał oglądać zawodników się kąpiących, czy po prostu chciał zaczerpnąć powietrza, maszerował w tej weftę przed autobusem. Natomiast chłopaki mieli przygotowane już świętowanie, bo mechanicy mieli w ciężarówce dwie czy trzy zgrzewki piwa i właśnie kiedy my staliśmy i zastanawialiśmy się, co w to niedzielne popołudnie zjemy lub wypijemy, a w Belgii wszystko jest zamknięte, Godu sprintem przebiegł do ciężarówki, po czym wrócił i sprint wykonał tym razem ze zgrzewką piwa, a zatrzymał się w połowie, jak zorientował się, że biegnie przed wszystkimi kamerami. Nie wiem, czy francuska telewizja zdążyła to złapać, natomiast my żałowaliśmy bardzo, że nie mamy zdjęcia. A wyglądało naprawdę komicznie. Dobrze, to teraz wróćmy do twojej kwestii, którą wcześniej chciałeś poruszyć. Tak, to ty zastanów się, czyja jazda porwała cię lub zainteresowała na trasie Delfinatu, a ja wyróżnię tutaj człowieka, który jest wyróżniany, ale uważam, że chciałem o nim powiedzieć kilka zdań więcej. Tą osobą jest Geraint Thomas. Thomas jest zawodnikiem o tyle ciekawym, że my go wszyscy kojarzymy czy znamy jako zwycięzcę Touru, natomiast on ma 35 lat i od roku, w zasadzie tak jak liczyłem sobie, od roku 2015 to jest kolarz, który rok w rok wskakuje na poziom, na którym może myśleć o tym, żeby walczyć w takim Tour de France. W 2015 roku on jechał w zasadzie na czwartym miejscu klasyfikacji generalnej. Chyba wypadł dopiero na 18 etapie po kraksie. W 2016 już nawet nie pamiętam, co jemu się stało, ale nie jechał na takim poziomie, żeby być wysoko. Tam skończył na 15 miejscu. Ale w latach 2017, 2018, 19 i 20 to jest człowiek, ten człowiek przygotowywał taką formę, że mógł spokojnie myśleć o walce o podium wyścigu. I oczekuję, czy jestem przekonany, patrząc po tym, co widzieliśmy w tym roku, że Walijczyk przygotuje podobną formę na lipiec i znowu będzie liczył się w walce o podium. Czy wygra ten wyścig? Nie wiem. Czy będzie w stanie pokonać rywali? Trudno w tej chwili powiedzieć, na pewno sprzyjają mu etapy jazdy na czas, zobaczymy jak mu się ten wyścig potoczy, ale jest naprawdę godnym uznania, że rok w rok potrafi zbudować formę na takim poziomie, no i jak widzimy, to jest ta rola, to jest też ten los grand tourowca, tak? Budujesz formę co roku, jeżeli wychodzi ci zbudowanie jej na tym samym czy podobnym poziomie, to super. No ale sama forma nie jedzie, więc w niektórych latach idzie świetnie, w niektórych idzie troszkę gorzej. No i tutaj w przypadku Thomasa w 2018 roku wszystko się złożyło, w 2019 w zasadzie można powiedzieć prawie wszystko się złożyło. W 2020 roku ten start Giro mu nie poszedł. Ale myślę, że po tym, co widzieliśmy na kryterium, będziemy oglądali Thomasa w akcji i na pewno będzie to zawodnik, który będzie się bił. To teraz ode mnie. Ja sobie tak wyróżnię dwóch zawodników. Pierwszy to Sonny Corbelli, który naprawdę bardzo dobrą formę przygotował. Tak naprawdę, gdyby bardziej ekipa pilnowała ucieczek, szczególnie na etapie pierwszym i drugim, to też wina tego, że jeden z zawodników Aeroskapeki się wycofał już na pierwszym etapie, no to myślę, że Corbelli mógł spokojnie tutaj ze 3-4 etapy nawet wygrać. I dla mnie to będzie ciekawy zawodnik pod kątem walki o zieloną koszulkę, choć w tym roku dla takich troszeczkę bardziej wytrzymałych sprinterów tych etapów mamy zdecydowanie mniej. No ciekawe, jak będzie sobie radził w takim typowym sprincie. Myślę, że troszeczkę w tym jest troszeczkę gorszy Włoch, ale naprawdę dla mnie duży progres w ostatnim czasie zaliczył, szczególnie w jeździe pod górę. I być może jeszcze swojej karierze wyciśnie coś więcej. Mam nadzieję, że ten etap Wielkiego Touru wymarzony mi się wydaje, bo już dwukrotnie był chyba drugi na etapie Tour de France. Wreszcie na swoje konto zapiszę. Natomiast w kontekście takim zawodnika klasyfikacyjnego, walce o klasyfikację generalną, bardzo mi się w tym sezonie podoba Ben O'Connor, Australijczyk z ekipy AG2R
Citroen Team, który w tym sezonie jest naprawdę bardzo solidnym zawodnikiem. Był szósty w Romandii, teraz był ósmy w Kryterium Dauphine, czwarty w Mont Ventoux Denivel Challenge. Był jeszcze bardzo wysoko podczas Paryż-Nica i w jednym z francuskich wyścigów na początku sezonu. Podpisał sobie już 3-letni kontrakt z drużyną AG2R do 2024 roku i wydaje mi się, że no to jest sezon, w którym Australijczyk wchodzi na bardzo wysoki poziom. Myślę, że to będzie poziom, być może w stanie na walki o czołową dziesiątkę Tour de France lub skupieniu się na jakimś pojedynczym etapie i walce o koszulkę najlepszego górala. Bardzo, bardzo mi się podoba rozwój Australijczyka. Już w zeszłym roku na Giro d'Italia pokazał się naprawdę z dobrej strony, a teraz wydaje się, że wskoczył troszeczkę nawet jeszcze wyżej, a ja tak szczerze miałem bardzo duże obawy w kontekście jego dalszej kariery, po tym jak wybrał dalszą karierę w drużynie AG2R, która raczej nie kojarzy nam się z rozwojem zawodników pozafrancuskich, niefrancuskojęzycznych, ale widać, że Australijczyk złapał to flow. I myślę, że wydaje, że na Tour de France będzie bardzo ciekawym zawodnikiem do obserwacji. To możemy go nominować w takim razie prowizorycznie jako kandydata do koszulki w grochy. Co myślisz o tym? Myślę, że jest to jak najbardziej słuszna decyzja. Dobrze, to o Benie O'Connorze na pewno będziemy jeszcze rozmawiali. Ja w ogóle zastanawiałem się, czy z nim nie porozmawiać, więc jeżeli chcemy, może porozmawiamy z nim właśnie o ambicjach na Tour de France. Bo tak jak mówisz, po nagórskich etapach w tym roku, ale w ogóle w wyścigach etapowych jedzie naprawdę bardzo równo, ale też bardzo agresywnie. Dużo etapuje, stara się też, wydaje się, że czasówka troszeczkę jest na wyższym poziomie niż była wcześniej. Także no naprawdę fajnie wygląda, naprawdę nie mam obawy, szczególnie, że no pamiętam, że kiedyś Larry Warbase powiedział, że AG2R to jest hermetyczna drużyna, że tam trzeba po francusku mówić. Dlatego też nie każdy podejrzewam, że się odnajdzie w tym zespole, ale bardzo mnie cieszy ta decyzja. No i też widać, że zespół ma do niego bardzo duże zaufanie, że już na takim etapie przedłużyli z nim kontrakt do 2024 roku. Tak, tu O'Connor też wskoczył dosyć dobrze w rolę lidera, bo no tutaj zespół tak naprawdę, jakby patrzeć na to, kto miałby reprezentować ekipę w klasyfikacjach generalnych, no to tutaj O'Connor wypełnił trochę taką lukę, ponieważ po odejściu Bardetta do DSM-u, no tutaj troszeczkę nie ma kto, tak? No w przypadku takich zawodników mających walczyć o miejsca w wyścigach etapowych, Boba Jungelsa nie widać, Matthias Frank to już nie te lata, a są ci młodzi oczywiście, ale to nie są jeszcze zawodnicy, którzy są w stanie walczyć właśnie o, nie wiem, top 5 w Delfinacie. Więc tutaj O'Connor wskoczył bardzo ładnie, co warte podkreślenia, myślę, on, o ile dobrze pamiętam, dostał na początku tylko roczny kontrakt. Tak, pamiętasz? Dokładnie, roczny kontrakt tylko. Tak, on złapał się z rozpadającej się ekipy, czy z rozpadającej się, szukającej na gwałtu rety sponsora ekipy NTT, więc on tutaj nie przyszedł z jakąś ekipa nie pokładała w nim może aż takich nadziei, wydaje mi się, natomiast on się tutaj dosyć dobrze odnalazł i no zobaczymy, jak to będzie wyglądało, ale póki co wszystkie znaki na niebie i ziemi mówią, że jest to kolarz agresywny, potrafiący jeździć dobrze po górach i myślę, że na pewno zobaczymy go w akcji podczas Tour de France. Także chyba na tym zakończymy to nasze podsumowanie wyścigu Kryterium du Dauphiné. Dziękuję, Paweł, że wziąłeś tutaj udział. Nie mam nic do dodania, ale będziemy obserwowali uważnie, co dzieje się w Szwajcarii i na pewno przed turem będziemy jeszcze rozmawiali o tym, co wyniki z Delfinatu mówią nam w kontekście turu. Dzięki. Widzom przypominam o możliwości zostawienia subskrypcji na naszym kanale, wtedy na pewno nie ominie Was żadna nowość, a przypominam, że już niedługo będziemy startować z podcastami na Tour de France. Jeśli podobał Wam się dzisiejszy odcinek, także zachęcam do zostawienia łapki w górę. Mówił dla Was Kacper Woźkowiak, Rowery.org. Dzięki, cześć!